Cześć. Dzisiaj chciałem nakręcić filmik o tylnych lampach. Znaczy, pretekst, bo głównie chodziło o to, żeby postawić trzy samochody obok siebie. To chyba wystarczający powód, nie? Chciałem nakręcić film o tylnych lampach w Monterey'u. I poszedłem do wniosku, że nie mam samochodu z oryginalnymi lampami. Z tyłu mam taki pomocę naukowy tylny zderzak, w którym były montowane światła kierunkowska stopni mijania. No i lampa w karoserię kierunkowskaz, no przepraszam, wstecz w przyszłości kierunkowskaz, no i przeciwmgielna. To jest jakby standard. Jeszcze raz. Wsteczny, przeciwmgielna, kierunkowskaz, stop i mijania. W wersji amerykańskiej było troszkę inaczej. Kierunkowskaz u góry. Cofanie. Stop i mijania. No i dodatkowo przeciwmgielna na adaptacji na rynek europejski. W Anglii stosowano lampki z kierunkowskazami. Plus do tego cofanie, stop i mijania. No i znowu trzeba było mieć przeciwmgielną w gratisie dodatkowo. Akurat w tym egzemplarzu jeszcze jest dorzucona lampa cofania, no bo te lampeczki świecą troszkę kiepsko. Pamiętajcie, że tą lampkę nie można według polskiego prawa zamontować wyżej niż 1,20 m od jezdni. A jak przerobić na europejską wersję lampki? Może w ten sposób. Założyć zderzak od wersji angielskiej, w której nie było lampek zderzaku, a w główne światła dajemy stopy mijania, ze wsteczałki robimy kierunkowskaz, a tutaj dajemy, czy zostawiamy przeciwmgielną. Dzięki temu rozwiązaniu nie mamy dodatkowej lampy przeciwmgielnej podwieszonej pod samochodem. To jest raz. No ale musimy dołożyć lampę cofania. I to się sprawdza. Lepiej to świeci. Tylko trzeba pamiętać, że to 1,20 m. I tyle. Cóż więcej. Tak jak mówię, głównie chodziło o to, żeby postawić trzy samochody obok siebie.